Hello, hello, szczury lądowe. Właśnie zaczynamy dzień 6 naszej żeglarskiej wyprawy. Wypływamy z wyspy Wis na wyspę Biszewo w kierunku błękitnej groty, tak zwanej mądrej szpi. Właśnie dopłynęliśmy na wyspę Biszewo. Przed nami modra szpila, błękitna grota, Blue Cave. Zaraz będzie aborta. Właśnie przypłynęliśmy na wyspę Wielidrwień i próbujemy zatrzymować. Dziewczyny się nie nauczyły węzłów i mamy kłopoty. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. Prawda. Nie. Ziemniaki obierają dobrze za to. Dzisiaj wieczorem będziemy robić to, co zwykle, czyli nic. Jutro to samo. Jutro będziemy to kontynuować. Jak nie skończymy dzisiaj to nic nie robienia, to jutro będziemy kontynuować. Jesteśmy przy wyspie Velidrvenik. Stoimy w zatoce Malaluka. Jest dosyć tłoczno, jak możecie zobaczyć. Muszę wam się wytłumaczyć, dlaczego nie byliśmy w błękitnej grocie. Chciałam nakręcić parę nagrań, zrobić zdjęcia, jednak nie mogliśmy wpłynąć tam na własnym pontonie. Tamtejsze taksi wodne nie chciało nas wpuścić. Jedynie mogliśmy tam wpłynąć właśnie z nimi, ale jak dopłynęliśmy do Kei, to była tam taka kolejka na te taksówki wodne, że zrezygnowaliśmy. Po prostu nie mieliśmy na to czasu, ponieważ czekała nas dalsza podróż w to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Cały czas zbliżamy się do Trogiru, jest to nasza ostatnia zatoka dzisiaj. A jutro będziemy już w porcie. To już wszystko na dzisiaj, kochani. My zasiadamy do kokpitu. Tak jak zawsze, tak jak codziennie. Także trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa, pa.